Dobrze, z lekkim opóźnieniem, ale kontynuujemy nasz romantykon, także zapraszam do zajęcia miejsc. Kolejnym punktem naszego programu już nie będzie prelekcji, już na spokojnie, już nie będzie tak sztywno. Teraz będzie spotkanie autorskie. Spotkanie autorskie wokół wyjątkowej książki Wypiór. Wypiór, czyli napisanego 13-złotkowcem poematu o Mickiewiczu, który żyje we współczesnych czasach i mieszka w szafie u 30-latków w Warszawie. Zapraszam tutaj jego autora Grzegorza Uzdańskiego, znanego również z nowych wierszy sławnych poetów. Chyba, że będziemy sobie podawać. Ja też mogę w zasadzie, możemy sobie też podawać. Dobrze. Bo ciebie słychać z mikrofonu. Tak. A mnie nie. To skandal. Jeszcze chwileczkę? Faktycznie, trzeba mówić do mikrofonu. Dziękuję. Aneta, podasz mi wiedziałem. Wybiorę? Myślałem, że może do stołu, jakby człowiek często się myli. I teraz już będzie. O, to dziękuję, to przepraszam za moje... Głupie żarty i tak. Dzień dobry. Dobrze, to jeszcze, jeśli chwilkę czekamy, to może przeczytasz nam fragment swojego tekstu, dowolnie wybrany, ja tak akurat mi się otwarło. Ale chcesz, żebym to, czy... Tak, czy... obojętnie. Może być to, może być cokolwiek, co wybierzesz. Okej, ale to ci się wybrało, bo chciałeś, żebym to przeczytał? Nie, otwarłem. Chciałem to... Jezu. Znaczy mogę przeczytać to na zasadzie, że skoro tak wskazał los, tylko to jest akurat mało reprezentatywny fragment, bo akurat on się nie rozgrywa współcześnie, tylko jest to jedna z nielicznych retrospekcji, że niby to jest jeszcze za życia Mickiewicza, tego młodego. Nie te młodego, no młodego jak młody, no tak. Więc nie, to ja może mogę przeczytać fragment tego, a potem fragment początku. Dobrze. Bez sensu to wszystko, nie, źle, nie przeczytam tego, przeczytam jednak fragment początku. Dobrze, ale to nie jest tak, że ty chciałeś, nie, dobra, nie, przepraszam, nie. Wpadłem w neurotyczny wir. Dobrze, przeczytam państwu, mało to będzie może wyrafinowany pomysł, ponieważ nie przeczytam z samego początku, albo tak, Boże, już, przeczytam początek. Nie, może jednak takie coś, że już jest tam ten wypiór. Dobrze, to jest znakomite. Świetnie. Wszędzie jest coś, co mi się nie podoba na teraz, ale jak będę jeszcze siedział przez godzinę, a potem państwu podziękuję i zadowoleni, przejdziemy do zwiedzania wystawy Jarosławie Marku Rymkiewiczu. Dobrze, mieszkanie Adam Marta. Adam siedział z laptopem w kuchni, z monitora wylewała się jasna południowa pora, słońce ostro świeciło przez zielone liście, był to film o strażaku i o terroryście, którego strażak gonił, grał go raper Shaggy. Jakiś taki bardzo stary raper, lecz Adam na fabułę nie zwracał uwagi, wzrok zanurzywszy w dziennych barw różnorodności. Film mógł być więc naprawdę dowolnej jakości, Adam i tak uważał, że jest przewspaniały, byleby tylko sceny w dzień się rozgrywały. Jeśli przyjąć wampiry za punkt odniesienia, dwa wynalazki mają najwięcej znaczenia. Badania krwi, tutaj otwieramy nawias, bo potem w pobliżu szpitali krew, którą po zbadaniu do śmietnika dali, można ukraść i wypić, koniec nawiasu, i filmy w kolorze, które to, co najbardziej ciąży na upiorze, niemożność, by się za dnia rozejrzeć po świecie, łagodzi w telewizji, a teraz też w necie. Choć to zawsze namiastka, wprawdzie coraz lepsza, bo brak w niej słonecznego dotyku powietrza, ale nawet namiastka to skarb wyjątkowy dla stęsknionych za światłem oczu, serca, głowy. Są przeciwdepresyjne lampy, ale na nie
Adam nie miał pieniędzy. Jego utrzymanie nie kosztowało wiele, żadnych nie spożywał produktów prócz krwi, którą sam sobie zdobywał, zupełnie się nie pocił ani nie wydalał, więc oszczędzał też wodę. Tyle, że prąd spalał na marty komputerze, korzystając z sieci. Dobra, możemy już tutaj, może, bo ja mógłbym to bardzo długo czytać, słuchając własnego głosu. I więc tak, to był fragment blisko początku, jakby. Tak. Tak, i myślę, że to jest bardzo dobry, reprezentatywny cytat, wypiór, no właśnie. Opowiadał Adamowi Mickiewiczu, który jako wampir żyje w XXI wieku i to w szafie u pary 30-latków. Są w ogóle tak oryginalny pomysł na książkę, żeby wieszcz narodowy z pierwszej połowy XIX wieku żył we współczesnych czasach. No, ja już teraz nawet wiem, że to brzmi jak takie totalne krygowanie się, ale troszeczkę nie pamiętam, skąd się wziął ten pomysł, bo ta książka powstawała w ogóle przez w pewnym sensie wiele lat, bo najpierw została napisana raz w ogóle prozą, nie wierszem. I znaczy tutaj też są fragmenty prozatorskie, ale jednak większość jest wierszem. No i w ogóle ja wtedy posyłałem do wydawnictw, wydawnictwa to odrzucały, ja byłem oczywiście bardzo nieszczęśliwy. Z perspektywy czasu jestem zadowolony, że one to odrzucały, bo potem po paru latach napisałem tę nowszą część, która jest chyba lepsza od tamtej. Tamta była jakaś taka pod wieloma względami nieudana. Reasumując, tak naprawdę ten pomysł był dosyć dawno temu, no bo to był pomysł jeszcze na tę pierwszą część, więc trochę nie jestem pewien, skąd mi się to wzięło. Na pewno miałem tak, że z jakiegoś powodu bardzo lubię, nie jest to dla mnie do końca jasne, ale bardzo lubię wampiry, temat wampirów, w sensie nie, że lubię wampirów, nie znam osobiście ich, ale jakby lubię ich motyw. Może znasz, a nie wiesz. Tak, jest taka możliwość, że są tu teraz i za chwilę wszyscy, nie zginiemy, znaczy nieważne. Czy te wampiry są z nami w pokoju? Tak, są, myślę, że są, myślę, że tak, proszę wampira, żeby się ujawnił, teraz jest ten moment, jakby już ile tak można. No i w każdym razie, więc nie, no strasznie zawsze lubiłem, znaczy nie zawsze, od pewnego momentu zacząłem strasznie lubić temat wampirów, być może chodziło o to, że one mają zęby i je wyszczerzają i biorą sobie to, czego chcą. Może chodziło o jakąś taką też ich, no bo w porównaniu na przykład z zombiakami, to one mają taki, powiedzmy, quasi arystokratyczny sznyt, te wampiry, że zombie są takie, że tam się ślinią, bełkoczą i raczej reprezentują chyba jakieś klasy ludowe, powiedzmy, a wampiry reprezentują, czyli jestem po prostu snobem, proszę państwa, jakby, no ale tak czy siak bardzo, bardzo jakby lubiłem wampiry. Lubię też bardzo, a w zasadzie uwielbiam, jakkolwiek to pretensjonalnie nie brzmi, uwielbiam Mickiewicza, w sensie uważam, że jest to absolutnie genialna poezja. I jakoś tak mi, znaczy bardzo lubiłem serial True Blood, Czysta Krew. Późniejsze sezony były już bardzo złe, ale ja to i tak już oglądałem, bo byłem bardzo przywiązany już do bohaterów i bohaterek. Ostatni sezon polecam, jest kuriozalnie zły, jest już naprawdę taki, że tam już wszyscy są ewidentnie zmęczeni, a trzeba to jeszcze pisać, ten scenariusz. Ale pierwsze dwa sezony to jest w ogóle moim zdaniem arcydzieło, to jest naprawdę wspaniałe, to jest tak cudownie kampowe, czyli taki zamierzony kicz w tym jest i to jest naprawdę genialne. No i tam było właśnie takie, w ogóle mi się też strasznie lubiłem film Co robimy w ukryciu, bo jeszcze zanim powstał ten serial, to był film. Serial też jest bardzo dobry, ale jakoś ja jestem przywiązany do tego filmu i on mnie nawet śmieszy bardziej. I ogólnie takie coś, żeby uwspółcześnić wampira, bardzo mnie to zawsze pociągało, a z drugiej strony też bardzo lubiłem Mickiewicza, no a jak wiadomo, w sensie, no jak, no to wiadomo, że wiesz, bo jesteś specjalistą, ale nie wiem, na ile to jest jakaś taka mega powszechna wiedza, ale trochę pewnie, nie wiem, że u Mickiewicza tych wątków, no on nie używał sam słowa wampir, używał słowa upiór, no i teraz nie chcę wchodzić w jakieś definicyjne zawiłości, ale teraz tak straszliwie i po żołniersku upraszczając, jeżeli przyjmiemy, co jest oczywiście bardzo prymitywnym uproszczeniem, że upiór to jest taki właśnie, powiedzmy, trochę słowiański wampir, no to u niego te motywy upioryczne są bardzo żywe i jakby różni badacze, badaczki na to od dawna zwracali uwagę, w sensie w Dziadach to tam co chwila jakiś upiór się pojawia. Towiański w pewnym momencie wyzywał Mickiewicza od wampirów, a raczej od upiorów, podczas jednego z nich, bo oni mieli ogólnie takie
ego clash, jakby kto będzie szefem tak naprawdę i w pewnym momencie, to Wiński miał w ogóle nie, bo on też raz mu groził, że się odrodzi jako kamień. To jest dosyć taka poważna groźba, w sensie jakby stary, odpuść, bo odrodzisz się jako kamień. Nikt by nie chciał, no bo to jednak jest mało ciekawe życie. Chociaż być może z punktu widzenia kamienia, co jest oczywiście metaforą, bo kamień nie widzi. Więc w każdym razie u niego były te, no wiadomo, że Maria Janion o tym pisała i, znaczy wiadomo, też tak mówię, wiadomo. W sensie niektóre osoby, co się tym interesują, wiedzą. Pewnie nie jest to jakaś strasznie powszechna wiedza. No i, Boże, przepraszam, czuję, że już powinieneś, strasznie się rozgaduję. Więc jakoś tak miałem poczucie, że ten Mickiewicz z tym wampirem się łączy jakoś w jakiś taki ładny sposób właśnie ze względu na obecność upiorów u Mickiewicza. No i jakoś tak... Nie wiem, jakoś mi się podobał ten pomysł. Nie, to nie miało chyba pasowało. Wcale... To nie miało żadnego głębszego uzasadnienia, bo ja mam wrażenie, że po fakcie do takich rzeczy można dopisać bardzo dużo bardzo przemądrzałych... Co poeta miał na myśli. Tak, w sensie tutaj wiwisekcja tego, na ile żywy jest romantyzm, bla, 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 a tak naprawdę pierwotnie to jest coś takiego, że o, fajne, jakby... Gros wielkiej literatury, myślę, powstał na zasadzie, że ktoś wstał i pomyślał, a fajne, bo mam pomysł i piszę. No właśnie, a jeszcze a propos Mickiewicza i upiorów, no to pojawiały się niedługo po pochówku szczątków Mickiewicza na Wawelu takie plotki, że on jest upiorem albo że płatenikiem i że wychodzi z grobu i tam gdzieś buszuje, podgryza knoty od świec. Czy słyszałeś w ogóle o tym, czy to miało wpływ na twoje pisanie wypiora, czy to już pojawiło się po fakcie? Słyszałem o tym, ale to było na pewno już później, w sensie już w trakcie pisania, już kiedy, bo ja chyba o tym słyszałem, wydaje mi się, że mogłem to przeczytać u Łukasza Kozaka, jakby i tak jak wszyscy tutaj, jakby i zresztą w ogóle dosyć zabawne, w sensie jakiś taki, w sensie, że nie wiem, czy to jest zabawne, raczej nie jest zabawne, ale jest ciekawe, że moja książka Wypiór i jego książka Upiór, która no wprawdzie nie jest beletrystyką, ale wyszły tego samego roku. Nawet nikt nie wpadł na pomysł, żeby zrobić wspólne spotkania autorskie, na przykład można by je nazwać Uwypiór albo Wupiór. Teraz żałuję, że my na to nie wpadliśmy, ale no cóż. Chociaż ja nie wiem, bo on, w sensie ja poznałem kiedyś Łukasza Kozaka osobiście, on też bardzo tak, że tam wszyscy inni mówią straszne głupoty, więc trochę bym się bał, że na przykład powie, że to jest strasznie durne, co ja napisałem, ale to jest beletrystyka, więc mogę się bronić tym, to jest... Książka. Znaczy, książka to jest beletrystyka. To jest książka. Tak, to jest książka. Tak, no dobrze, ale przejdźmy w takim razie do formy, jaką jest napisane, bo wspominałeś teraz, że najpierw napisałeś ją zwykłą prozą, tak beletrystyczną, a potem przyszedł ci do głowy 13-zgłoskowiec. I skąd się to wzięło? Dlaczego 13-zgłoskowiec? I czy mógłbyś podać matematyczny wzór na 13-zgłoskowiec, żeby poloniści wiedzieli, a uczniowie mogli się czegoś nauczyć? Tak, ja przygotowałem, to jest 17 minus... głupi żart. Nawet nie tyle głupi, co urwany tak szybko, że nawet nikt się nie zorientował, że to żart. Może i dobrze, bo nie byłby dobry. Ale w każdym razie, jeżeli chodzi o to, skąd pomysł na to, żeby to napisać zasadniczo, bo ja się starałem to napisać takimi najbardziej rozpoznawalnymi miarami wierszowymi Mickiewicza, czyli przede wszystkim 13-zgłoskowcem, który, no jak wiadomo, jest głównie z panem Tadeuszem, ale nie tylko, w ogóle on go dużo używał, a pan Tadeusz jest takim, powiedzmy, najmocniejszym przykładem. Też czasami tam jest 11-zgłoskowiec, którego on też sporo używał i w paru fragmentach jest bardzo dziwna miara wierszowa, czyli tak zwany heksametr polski, który on wymyślił w Konradzie Wallenrodzie. To jest to takie, skąd Litwini wracali z nocnej, wracali wycieczki, nieśli łupy bogate, bla, bla, ta, 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 ta. To jest takie bardzo, bardzo melodyjny układ akcentów i bez rymów. No ale głównie 13-zgłoskowiec, jego jest tutaj najwięcej. No i nie wiem, ja mam takie wrażenie, że... Chyba przyszło mi coś takiego do głowy, że to będzie fajne, że ta książka, trzymając się tego dosyć, oczywiście też takiego prymitywnego rozróżnienia na formę i treść, bo tak naprawdę forma i treść się najczęściej jakoś tam przenikają, ale no trzymając się tego, to chciałem, żeby ta książka się odnosiła do Mickiewicza nie tylko na poziomie treści, lecz także na poziomie formy. I potem też zobaczyłem, że to jest strasznie fajna...
strasznie fajna rzecz tak pisać sobie tym 13. To nie jest też tak, że to zawsze było takie miłe, bo czasami to było bardzo trudne. Ja bywało, że w ogóle musiałem się na kilka tygodni zatrzymać, bo wiedziałem, co mniej więcej chcę powiedzieć, a totalnie nie byłem w stanie wymyśleć tutaj rymów, żeby to się też w tym rytmie zmieściło. A czasami było tak, że to się pisało błyskawicznie, no to zależało powiedzmy od dnia. Reasumując, to była jakaś taka super frajda, chociaż bardzo pracochłonna. No też 13-osgłoskowiec jest bardzo piękny, ten mickiewiczowski, fajnie się było do niego odnosić. Nie no, ale pomysł był chyba głównie dlatego, żeby właśnie tak to zrobić z tego jakąś taką grę z Mickiewiczem też na poziomie formy. Zwłaszcza, że też, bo ja mam tę stronę, na której teraz już bardzo rzadko rzeczy powstają, bo już ten projekt ma swoje lata, Nowe wiersze sławnych poetów, i tam są w ogóle pastisze. A to w założeniu nie miał być pastisz Mickiewicza, w sensie, że to nie miało być napisane stylem Mickiewicza, miało być tylko napisane miarami wierszowymi, czyli 13-osgłoskowcem. Ale co jest bardzo ciekawe, jak ja to sobie pisałem, tym 13-osgłoskowcem, to zdałem sobie sprawę, że strasznie mnie ciągnie do pastiszu Mickiewicza, bo po prostu siła Mickiewicza, tego jak się go ma w głowie, tego pana Tadeusza, to jest tak potężne, że to po prostu cię ściąga, tak jakby, że próbujesz iść prosto, a z jednej strony jest wielki magnes, który cię ściąga w jedną stronę, i dlatego mam wrażenie, że czasami ta książka się osuwa troszeczkę w elementy pastiszu, a czasami nie. I szczerze mówiąc, tak, to nie było zamierzone, ale mi się to nawet podoba. Tak jakby mnie trochę wciągał ten Mickiewicz, a potem ja bym tak wynurzał głowę. I rozpaczliwie. I tak. Właśnie chciałem spytać. Ach, zapomniałem o tym wzorze. Tak, przepraszam. Wzór. Tak. Nie, to ja nie wiem. W sensie, bo to jest trudne. Nie 7 umiem, plus bo 6. Jakby to tak, no oczywiście jest 7 plus 6, czyli ten wzór na średniówkę. To jakby to. No i to jest super w 13-osgłoskowcu, bo bardzo decyduje o rytmie. Kojarzą to Państwo, że. Pewnie tak, bo tutaj mamy osoby, które, więc pewnie nie będę teraz robił, nie będziemy mówić o średniówce, nie będziemy, nie. No więc jest to 7 plus 6, tak, średniówka. I to jest super, tak, w sensie to jest jasne. Natomiast poza tym, ja w ogóle mam tak, że ja raczej, ja to raczej pisałem tak powiedzmy na słuch, rzadko liczyłem sylaby, rzadko jakby, no bo byłem, czasami miałem problem, kiedy przechodziłem z pisania 13-osgłoskowca do 11-osgłoskowca, bo wtedy mi wchodziły jakieś te, Już nie wiedziałem do końca, co ja piszę, i wtedy czasami trzeba było się zatrzymać i policzyć, ale tak to, nie no, wiadomo, że tam są różne możliwe układy akcentów i na pewno jakaś osoba, która ma talent do tego, mogłaby te układy rozpisać, takie, pewnie to jest skończona ilość możliwości układów akcentów 13-osgłoskowców w języku polskim, żeby to dobrze brzmiało. No ja niestety nie umiem tego zrobić, ale na pewno ta średniówka jest w ogóle bardzo fajnym eksperymentem, który można sobie zrobić w domu, nie, trudno o lepszą zabawę po prostu, jest to, żeby spróbować tak przepisać sobie jakieś fragmenty na przykład pana Tadeusza, żeby tam nie było średniówki. Coś tam sobie dodać, w sensie Litwo, ojczyzno kochana, jesteś jak zdrowie. Jakby... Cały czas mamy 13 sylab, tylko tyle, że już nie ma średniówki, bo zamiast moja na końcu jest kochana, czyli 3 sylaby, więc i od razu ten rytm jest 1000 razy gorszy. W ogóle nie ma w sobie tego takiego fajnego, regularnego tak zaśpiewu. No więc tak. Nie, w porządku. Nie musisz się hamować. No właśnie, czy jako twórca takich pastiszy, także jako poeta i pisarz, znasz z autopsji, wiesz z autopsji, czym jest ten słynny blumowski lęk przed wpływem? Możesz powiedzieć też, co to jest. Tak, no bo Blum, jeden to jest taki dosyć wybitny literaturoznawca i filozof, no, działający na takim właśnie styku, powiedzmy, humanistyki i filozofii, i on miał bardzo taką... W pewnym momencie, jak się chodziło do Adama Lipszyca i Agaty Bielik-Robson, do panu, to oni bardzo lubili tego Bluma, bardzo dużo się tam o tym gadało. I, no i tak już oczywiście już mało pamiętam, więc tam nie będę udawał teraz specjalisty od Harald Blum, proszę państwa. Nie no, ale więc, no ale generalnie tam jest coś takiego, że jest ten lęk przed wpływem, że jakby twórca, twórczyni, żeby stać się, jak to Blum ujmuje, silnym poetą, musi, silną poetką, musi jakby zwyciężyć
agon, czyli oni też lubią te greckie słowa, nie może powiedzieć walkę, nie, to jest agon. No więc w każdym razie musi zwyciężyć w takiej pewnego rodzaju miłosnej walce, powiedzmy, z wielkimi poprzednikami, żeby właśnie, no i Blum to bardzo rozpisuje na bardzo... To jest ostatecznie bardzo subtelna, bardzo erudycyjna i bardzo wyrafinowana koncepcja, która równocześnie na takim najbardziej, jakby ją tak totalnie zogólnikować i wziąć ją w takim mega prostym poziomie, to ona ostatecznie mówi coś bardzo oczywistego. Jakby coś takiego, że no jakby pisząc wyrastamy jakoś tam z rzeczy, które są od nas wcześniejsze, językowo i stylistycznie. No i oczywiście musimy, jeśli chcemy być dobrymi autorkami, autorami, no to no nie może być tak, że ktoś nam powie, że jesteśmy epigonami po prostu kogoś, że to jest totalnie wtórne, więc musimy się jakoś jakby wybić na tę niepodległość, równocześnie nie tak, że się zupełnie odetniemy od tego kontekstu, bo to się w ogóle nie da, to jest jakieś złudzenie, w sensie wszystko, co się pisze, zawsze jest jakoś tam zbudowane na moim jakoś tam na języku poprzednich książek. I oczywiście właśnie, jak ja to mówię, to jest totalny banał, a u Bluma jest tak, że całe wyrafinowanie to jest, jak on opisuje kolejne strategie, które autor, autorka może podjąć, żeby... No ja tych strategii już nie pamiętam, poza tym, że mają greckie nazwy, ale tak jak Apofrades, bardzo ładnie to brzmi. No ale w każdym razie, generalnie, jeśli chodzi o pastisz, to tutaj sytuacja jest w ogóle troszeczkę inna, no bo normalnie jak ja piszę swoje, powiedzmy, staram się pisać swoje książki albo swoje autorskie wiersze, co też próbuję robić, no to tutaj jakby to, że mi wyjdzie coś strasznie podobnego do jakiegoś wielkiego poety albo poetki, no jest czymś fatalnym, no bo wyjdzie, że po prostu jest to wtórny wiersz i do śmieci. A jak piszę pastisz, to jest w pewnym sposób komfortowa sytuacja, bo tam moim celem jest to, żeby to było podobne, więc w pewnym sensie pisanie pastiszów jest bardzo przyjemne, ale też ma tak jakby, to trochę tak jakby wyciągnąć na wierzch coś, co i tak mamy pisząc książki. W sensie, że jak ktokolwiek teraz pisze powieść, to tak czy siak na przykład, nawet jak nie czytał Masłowskiej na przykład, to i tak będzie się z nią mierzyła pisząc powieść współczesną, albo jeszcze parę innych nazwisk można by tu rzucić, bo po prostu... A tutaj to jest takie bardzo na wierzchu, jak się pisze pastisz, trochę tak właśnie jakby coś wyciągnąć, wypreparować jakiś szkielet żaby i zacząć nim machać. Nie wiem do końca, co ma oznaczać to porównanie, ale jest efektowne i obrzydliwe. Dobrze, to chciałem też zapytać, jak to się w ogóle udało w Polsce, w kraju, którym więcej się pisze niż czyta, kraju, którym 30% ludzi w ogóle przeczytało jakąkolwiek książkę w ubiegłym roku. W jaki sposób udało się wydać tak eksperymentalną w swoim stylu i tonie książkę? No bo tak naprawdę takich pozycji na polskim rynku nie ma i brakuje. No to nie było łatwe, bo ja wcześniejsze powieści wydawałem w wydawnictwie WAB. I oni nie chcieli tego wydać, bo powiedzieli właśnie, że to jest fajne, ale za dziwne, kompletnie się nie sprzeda i że jakby, no, papa. Jakby w sensie to była miła rozmowa, ale jakby, znaczy nie była, bardzo niemiła, jeśli chodzi o treść, ale miła, jeśli chodzi o formę. Nikt mi nie powiedział papa, tylko powiedziano, że tam w ogóle, jakbym chciał następną, jakąś normalniejszą napisać, to zapraszają, ale na szczęście istnieje coś takiego jak... Małe, ambitne wydawnictwa, takie właśnie jak Filtry, które wydały moją książkę, jak wydawnictwo Cyranka, Nisza, jest troszkę takich wydawnictw w ogóle w Polsce i bardzo dobrze by było, żeby one nie upadały, bo one są dużo odważniejsze od tych dużych wydawnictw często, bo te duże wydawnictwa czasami są już trochę takimi jednak korpo i tam jest taka jednak polityka, że no nie stać nas na straty, więc wybieramy bezpieczne rzeczy, jakby a właśnie takie Filtry, czy Cyranka, czy jeszcze parę innych wydawnictw, no to one wydają bardzo dużo super, znaczy wydają bardzo mało, bo to są małe wydawnictwa, ale wśród tego, co wydają, są bardzo takie właśnie eksperymentalne pozycje, na przykład, nie wiem, teraz sobie myślę na przykład o Mateuszu Górniaku, jakby o wielu rzeczach takich, czasami są wydawane oczywiście też eksperymentalne rzeczy w tych
majorsach, w dużych wydawnictwach, ale jakby no tak, więc ja po prostu się zgłosiłem faktycznie do Doroty Nowak i Ewy Wielerzyńskiej z Filtrów, im się spodobał ten tekst i postanowiły wydać, za co jestem bardzo wdzięczny. Jeszcze Marta Konarzewska zrobiła absolutnie cudowną okładkę z tym Mickiewiczem patrzącym przez dziurkę od klucza. Więc to troszeczkę trwało i miało w sobie różne zawirowania, ale ostatecznie właśnie się skończyło dobrze z wydaniem tego. Wiem, że na początku trochę się odżegnywałeś od tego wzniosłego pytania, ale jednak chcę je zadać. Czy Mickiewicz jest tym trupem w szafie polskiej literatury, polskiej kultury, czy jednak jest tym, no takim wampirem, wypiorem, który umrzeć nie chce, ale nie chce też żyć pełnią życia, tak snuje się tylko po tym mieszkaniu polskiej kultury, polskiego państwa. Jak ty to odczuwasz? Ale chodzi ci teraz już oczywiście o Mickiewicza prawdziwego Mickiewicza, tak. o twórczość Mickiewicza. Tak. Znaczy, to jest strasznie trudne pytanie po prostu, jakby wydaje mi się, że to jest jakby poza moją kompetencją tak naprawdę, żeby to odpowiedzieć, znaczy, bo ja mam wrażenie, że na pewno on jest żywy. Kurczę, no to jest trudne bardzo pytanie, bo on jest żywy, nie? Zacznijmy od tego, w sensie, no bo między innymi dlatego, że jest tak dużo czytany w szkole na pewno. No to, że po prostu bardzo dużo Polek i Polaków ma z tym Mickiewiczem dużo kontaktu. Jakby ostatnio żeśmy grali impro, to była wprawdzie specyficzna sytuacja, graliśmy impro na Festiwalu Wolnych Lektur, więc to nie jest tak, że tam była jakaś statystyczna publiczność, tylko taka bardzo bańkowa, raczej osoby z super fundacji Nowoczesna, zajmujące się właśnie fundacji Wolne Lektury, więc to były osoby raczej takie no siedzące w literaturze, ale i tak to nie zmienia faktu, bo myśmy tam grali takie scenki improwizowane i w pewnym momencie mieliśmy czytać książki, fragmenty książek miały być inspiracją do scenek. I ktoś powiedział, jak mieliśmy pana Tadeusza, to ktoś powiedział, żeby przeczytać sam początek. No i ktoś tam powiedział, że tego to nie trzeba czytać, bo wszyscy pamiętają ze szkoły, po czym cała sala stanęła na baczność, to było kuriozalne, i przypominał jakiś absurdalny apel i zaczęła recytować tę inwokację. Po prostu ludzie pamiętają tę inwokację, bo mają ją w szkole, ale myślę, że jakby, no to jest jedna rzecz. Myślę, że szkoła częściowo, ale tu mi trochę braknie kompetencji właśnie, jak to jest w różnych szkołach i tak dalej, są to osoby bardziej kompetentne na sali, ale no jakby w sali, ale generalnie no mam wrażenie, że szkoła częściowo odpowiada za to, że on jest żywy i częściowo za to, że on jest martwy, bo też jest tak, że na przykład tego pana Tadeusza dostają chyba dzieci jeszcze, znaczy osoby za młode, żeby, ja jak pierwszy raz przeczytałem pana Tadeusza w szkole, znaczy nie całego oczywiście, bo tam te fragmenty, co musiałem, to on mi się wydał jakimś potwornym nudziarstwem, w sensie jakby, no naprawdę, Jezu. I to dlatego, że po prostu byłem jeszcze jednak za młody na zderzenie z tym jednak archaicznym językiem. I wydaje mi się, że tak, że to powinno być jakoś, oczywiście nie wiem jak, no łatwo krytykować, a weź konstruktywnie, weź powiedz, jak czytać Mickiewicza w szkołach, no to jakby nie wiem, ale jakoś inaczej, w sensie jakby troszkę później niektóre rzeczy, no i też wiadomo, że to bardzo zależy od osoby nauczycielskiej, nie, to jest, i dlatego w każdej szkole jest inaczej, ale chyba istnieje coś takiego, tak mi się wydaje, przynajmniej tak było, jak ja chodziłem do szkoły, a może to jest stereotyp i wcale tak nie jest, że czytając Mickiewicza w szkołach strasznie się zwraca uwagę na ten wymiar, powiedzmy, narodowo-wyzwoleńczy, walka z zaborcą, Polska, zaborca. No i to jest mało interesujące. Mam wrażenie, znaczy wiadomo, też za chwilę wstanie jakaś osoba i powie, dla mnie jest interesujące i co zrobisz, Grzesiek. No i wiadomo, ale wydaje mi się, że dla większości młodych osób nie jest to jakaś strasznie ciekawa perspektywa, a przecież w tym Mickiewiczu można znaleźć dużo więcej. Tam, znaczy przede wszystkim to jest wspaniała poezja, po prostu, nawet już pomijając treść. Ja czasami mam tak, że w ogóle treść Mickiewicza mi się w ogóle nie podoba, a i tak uważam to za arcydzieło, w sensie ja większość
treści dziadów uważam za dosyć durną, szczerze mówiąc, ale to jest absolutnie genialne, w sensie to jest chyba najwybitniejsza poezja w języku polskim i to, że tam z mojej perspektywy jest to czasem trochę głupie, na przykład promuje bardzo toksyczne wzorce związków, gdzie pasywna agresja level ekspert, bo będę się zabijał po prostu, żeby tylko mówić, a nie chciałaś mnie, a zrobiłeś coś w tym celu w ogóle? Nie no, ale dobra, więc jakby, poza tym nie chciała, no miała prawo, Jezus Maria, nie, nie, będzie chodził, przychodził na wesele, dźgał się, jeszcze potem wracał jako upiór i też się dźgał, jakby stary. Jakby wyluzuj, no, w sensie nie chcę, to nie, no. Trochę jakiegoś poszanowania dla autonomii innych osób, ale, a równocześnie... Na przykład, znaczy tak, chociaż w sensie, znaczy, bo jakby, ale równocześnie ten cały Gustaw tej czwartej części, który mnie właśnie denerwuje, chociaż to też jest, bo Mickiewicz jest jednak niesamowity, bo on z jednej strony jest totalnie w tym właśnie takim, powiedzmy, paradygmacie romantycznego mówienia o miłości właśnie, że tak naprawdę nie liczy się żadna prawdziwa miłość, powiedzmy sobie szczerze, tylko to, żeby się zabić. Jakby, ale równocześnie on go sam podważa, bo on sam mówi, że on jest zatruty przez te jakieś książki, co czytał, jakieś wertery, nie wertery i więc to równocześnie to totalnie w tym siedzi, a trochę to podważa i to już jest ciekawe, a poza wszystkim to jest tak genialnie napisane, że tam mogłyby być jeszcze dużo bardziej rzeczy, z którymi bym się nie zgadzał i tak bym to kochał, bo po prostu te wszystkie wersy, no to jest piękne. No plus w ogóle u Mickiewicza jest bardzo dużo mega ciekawych rzeczy religijnych, jest bardzo dużo humoru, jest bardzo dużo obserwacji obyczajowych, jest bardzo dużo takiego, no w tym Panu Tadeuszu to jest po prostu takie, o Jezu, moja żona nienawidzi tego słowa, a ja chyba też nie lubię go, ale jest takie słowo żyćko, które się teraz często mówi, jak się mówi na przykład, że się scenariusze pisze, żeby trochę tego żyćka była. O Jezus Maria, nie, coraz gorzej się czuję, już powiedziałem to słowo 3 razy i czuję, że... ale no, że na przykład tego jest bardzo dużo w Panu Tadeuszu, tam jest strasznie dużo takiego codziennego życia, takiego zupełnie zwyczajnego, no i to jest super, jakby... no ogólnie myślę, że tam jest bardzo dużo rzeczy, które... Czy myślę, że Mickiewicz jest obecny w polszczyźnie cały czas, no częściowo dzięki jednak wybitności tego, a częściowo właśnie dzięki temu, że no bo on miał szczęście, nie, że jakby, że też został bardzo uznany, no już za życia został bardzo uznany, przecież już on jeszcze żył, a już ci emigranci się tak nim egzaltowali, to z pewnością wiesz, jak on raz improwizował na przyjęciu, to następnego dnia kilka osób przysięgało, że widziało, jak on się uniósł w górę, w sensie, że lewitował, jakby, więc tak, był dosyć szanowany wśród swoich współczesnych, chociaż panem Tadeuszem wcale się tak nie zachwycili, bo uważali, że chcieli następnych dziadów, a tutaj nagle wjechały jakieś właśnie humorystyczne, takie trochę przaśne, powiedzmy, z ich perspektywy coś. No to jest bardzo ciekawe na przykład wiedzieć o tym, że pan Tadeusz, bo my mamy takie troszeczkę, że to jest arcydzieło, a jakby pierwotnie nie było takiego zachwytu, jakby to dopiero potem wjechało. Nie wiem już na co odpowiadam, ale jakby... No tak, bo pan Tadeusz też był niewygodny, ani z jednej strony go nie chwalili, ani z drugiej, ponieważ środowiska bardziej konserwatywne to miały mu za złe, że on jednak wyśmiał te wszystkie stare tradycje, zwyczaje, że on takim wyraźną ironią o tym pisze, że jednak podśmiechuje się z tego. No a jednak demokratyczni mieli pretensje, że po co on jeszcze ten stary świat przywołuje, trzeba już teraz wchodzić w XIX. Ale właśnie, bo te ich pretensje doskonale pokazują jedną z najcudowniejszych rzeczy w tej książce, czyli jakąś taką bardzo dziwną i bardzo ciekawą grę z nostalgią, bo jakby... Cały pan Tadeusz jest zbudowany na tym, że to jest taki świat, taki, że to jest już ostatni na Litwie, ostatni w Litwie woźny ostatni, trybunału. Tak, strasznie dużo jest tych ostatnich, strasznie dużo, to nie jest, bo to nie jest taki po prostu powrót, że teraz opiszę ten świat, który był super dawno temu. Nie, ten świat opisany w panu Tadeuszu to jest właśnie taki świat, że już cały czas oni mają poczucie, że to odchodzi. Strasznie mi się to kojarzy z Tolkienem, z Władcą Pierścieni, gdzie też cały czas jest mówione, no, kończy się era elfów, niezależnie od tego, czy wygrają, czy przegrają, to jakby już powoli
papa, chyba nadużywam sformułowania papa, ale jakby, że już nadchodzi era ludzi, między innymi dlatego tak debilowate jest w filmie Petera Jacksona skądinąd wspaniałym, że w momencie, jak jeden ork wskakuje na kamień i krzyczy "The age of man is over, it's time for the age of the orks", to bzdura, bo w Tolkienie nie było żadnego age of man jeszcze. Age of man dopiero miało nadejść, a to się kończyło age of, no, w zasadzie elves jakoś tam. Ale już jakby pomijając tę kwestię, to u Tolkiena to jest w pewien sposób dużo prostsze. U niego po prostu jest ta odchodząca, bardzo piękna, a u Mickiewicza właśnie jest tak, że jest to, że to jest odchodzi coś pięknego, ale jak tylko on to zaczyna odpisywać, jakby usnął ten ostatni kluczki Choreczkowa, ten Gerwazy. Cudownie, no tylko to jest gość, który przed chwilą mało kogoś nie zabił, rzucając go żelaznym kluczem tylko dlatego, bo ten mu coś źle powiedział. To jest gość, który z sentymentem wspomina, jak palił ludność cywilną w jakiejś wieży. W sensie jakby to jest potwór, jakby i to jakby... I to jest w sensie, że faktycznie on jest taki rozpięty na takiej bardzo delikatnej linii między wyśmiewaniem tego, a wznioślaniem tego. I to, co jest jedną moim zdaniem z wyróżników genialności pana Tadeusza, to jest to, że on nie wchodzi, nie wpada do końca ani w jedno, ani drugie. W sensie ci demokraci i ci konserwatyści mogli oczywiście wpadać w te skrajności, że jedni mówili, że im się nie podoba, że on wyśmiewa, a drudzy mówili, że im się nie podoba, że on tak z sentymentem wspomina, właśnie dlatego, że on trochę robi coś pomiędzy. I to jest super. No. Przepraszam. Nie szkodzi. Dobrze, wróćmy tak do współczesności, do współczesnego wątku. Adam Wypiorze siedzi w domu i nie może wychodzić za dnia. Czy ten tekst był pisany w czasie pandemii? I czy to nie miało... Nie? Nie, 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 po prostu jestem, jestem wieszcz. Nie, no nie, 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 to nie było pisane w czasie pandemii. Chociaż być może, ja już nie pamiętam, być może jakieś ostatnie redakcje były pisane w czasie pandemii. Nie. Nie, ale to miałem znaczy, ten analogia. Nie wiem, czy prawdziwy upiór, ale mój nie. Mój w sensie, no, bo wampirów w popkulturze jest tak dużo i trochę się różnią. Tam jedne chodzą za dnia, ale się świecą. Się tylko rozchorują, jak coś zjedzą. Tak. Otóż większość, znaczy u mnie jest taki dosyć klasyczny wampir, znaczy taki no, pod wieloma względami, że nie może wychodzić za dnia, bo się spali, ale na przykład żadne ludzkie choroby się go nie mają. No i oczywiście wiadomo, że sytuację, że nie możemy wychodzić, bardzo łatwo odnosić do pandemii, ale to jakby przypadkowa zbieżność, bo ja po prostu to wziąłem tylko i wyłącznie no, właśnie z klasycznych opowieści o wampirach, że... Ale to mi jakoś też pasowało do takiej depresyjności Mickiewicza i tego, że, no bo on faktycznie był depresyjny, on też był paradoksalny, bo on był człowiekiem bardzo aktywnym i człowiekiem czynu, ale też bardzo, bardzo czasami wpadał w takie stupory, powiedzmy. Więc taki stupor mi do niego pasował jako wampira. Reasumując, nie, to nie było w czasie pandemii, ale jakoś tam pasuje faktycznie. Dobrze, no to w takim razie chciałem zapytać właśnie o te związki pomiędzy teraźniejszością a przyszłością, ponieważ mamy w książce dwa trójkąty miłosne. Mamy z jednej strony w dawnym Paryżu Adama, Celinę i Xaverę, a tutaj mamy Martę, Łukasza i Adama. Tak no jest. Właśnie, i czy to był celowy zabieg, żeby stworzyć kolejny trójkąt miłosny na wzór tamtego i porównać, jak zmieniały się te relacje międzyludzkie, czy, no właśnie, czy wyszło to mimochodem? Nie, nie, to akurat był celowy zabieg, w sensie mi się bardzo podobało, no bo jak też Państwo wiedzą, był ten niesamowicie intensywny trójkąt w życiu Mickiewicza. W momencie tak Xavera Deibel, będąca jego w tym momencie kochanką, no mieszkała z nimi, z Celiną i Adamem pod jednym dachem, będąc guwernantką ich dzieci, więc w ogóle odjazd. Jakby i fajnie, znaczy nie, wcale nie fajnie, bo oni chyba cierpieli wszyscy przy tym. Ale w sensie, z punktu literackiego widzenia. Tak, bo to nie była jakaś konsensualna poliamoria, tylko jednak to było tak, że wszystkie strony tutaj były bardzo z tego niezadowolone chyba. No i mi się jakoś... Tak, tylko że właśnie takie, no nie, bo oni nie, bo to jednak
to jednak było, to jednak był romans, jednak Celina była w tym na pewno bardzo nieszczęśliwa, a myślę, że pozostała dwójka też. Więc jakby bardzo to było wszystko, nie chciałbym się w ogóle znaleźć w tym mieszkaniu wtedy. Myślę, że tam atmosfera była ciężka. No i w Kaszubach były też fajne rzeczy, bo na przykład oni mieli orła w pewnym momencie, bo Mickiewicz go przyniósł do domu, tylko on zjadał bardzo dużo mięsa i dziobał, więc go musieli oddać. Mieli też wiewiórkę, no ale więc były zalety, ale w każdym razie zalety bardziej na jakby przestrzeni zwierzęcej, a wady na ludzkiej. Co ja chciałem, że ten drugi trójkąt, czyli trójkąt, no bo Adam tam mieszka też z nimi, tak jak Ksawera mieszka z tamtymi, no i nie ma takiej, on nie ma ściśle rzecz biorąc romansu z Martą, między innymi dlatego, że wampir już nie odczuwa libido i w ogóle takie życie seksualne jest już też chyba poza nim. Tylko dlatego. Może tak, znaczy, bo to nie jest jasne, ona jest na pewno nim zafascynowana bardzo. Czy on się jej podoba? To dla mnie, szczerze mówiąc, sam tego nie wiem, jakoś nie rozstrzygnąłem tego. Mówię tylko z jego perspektywy. Z jego perspektywy. Znając jego. No tak, a nie, znając jego, to tak, to Boże, oczywiście, no bo jak wiadomo, Adam był kochliwy, jakby, więc tak, tak. Natomiast jakby, więc to jest troszeczkę subtelniejsze, bo tutaj nie tyle jest romans, co właśnie jest taki, że ten Łukasz jest zazdrosny o to, że Marta się tym Adamem fascynuje, co jeszcze jest podbite przez to, że Łukasz sam ma ambicje poetyckie i próbuje pisać wiersze, które mu kolejne jakieś internetowe czasopisma w ogóle odrzucają, a tutaj nagle ma najwybitniejszego polskiego poetę, którym w dodatku zafascynowana jest jego dziewczyna. To jakby trochę trudna sytuacja i więc tak, to było zamierzone z tym, żeby to jakoś tak sobie, mi się to jakoś podobało, że to będzie takie jakieś refreny będą w tym. Natomiast nie miałem chyba takich ambicji, jak spytałeś, żeby porównywać obyczajowość, bo ja chyba nawet nie mam wiedzy wystarczającej na temat obyczajowości. W sensie dużo czytałem w pewnym momencie o tym Mickiewiczu, ale nie, no czuję, że nie mam na tyle wiedzy o obyczajowości wtedy, żeby móc w ogóle się tutaj silić na jakieś porównania, więc to nie miało takich ambicji, raczej po prostu takie, że nawet sam Mickiewicz to zauważa. Tak, tak, no ale też sam Mickiewicz to nawet zauważa, że trochę jest tak jak, w sensie, że trochę jest tak jak w jego domu, żeby troszkę go zderzyć z taką podobną sytuacją. Tak. I to wtedy to on jest tym trzecim, tak? Wtedy była tak Ksawera, tak. I teraz to on wie, jak to. Tak, jest tym trzecim, zdecydowanie, że właśnie on. Ja w ogóle wielu rzeczy teraz już nie jestem pewny co do, ale to już jest jakby dawno skończona książka, jest jakby po sprawie, bo ja troszeczkę miałem taki pomysł, że jako, że on jest wampirem, to żeby on był bardzo taki wypalony i bardzo taki w pewien sposób bierny i żeby trochę nic mu się nie chciało. A po namyśle nie wiem, czy to był dobry wybór dla akcji, dla wszystkiego. Może jakby mu się bardziej chciało i był bardziej dynamiczny, to ta książka byłaby lepsza. No ale już jakby troszeczkę jest za późno. Jednak Nosferatu Herzoga. Tak, tak. To jest chyba najbrzydszy wampir w popkulturze. Jest naprawdę bardzo brzydki, bo z reguły te wampiry są ładne, a ten... Znaczy nie, przepraszam, najbrzydszy jest Nosferatu, ten nie Herzoga, tylko tego oryginału. Mordawa. Tak, tak, ten Jezus Maria, co to za morda. Jakby, ale tak, tak. Dobrze, ostatnie pytanie ode mnie. Wybiór ma także trafić na deski teatru na początku przyszłego roku. I czy mógłbyś opowiedzieć już coś na ten temat? Czy już coś wiadomo? Tak, czy już tak. Coś możesz zdradzić? No, ja mogę zdradzić wszystko, co wiem, a wiem niewiele, ale bo on będzie w ogóle w dwóch teatrach nawet w przyszłym roku. Będzie w Teatrze Syrena i będzie w Teatrze Imka. I w Teatrze Syrena to będzie musical, a Teatr Syrena w ogóle teraz robi jakieś świetne musicale, więc to myślę może być bardzo fajne. Niestety z moją strasznie złą pamięcią do nazwisk. Nie pamiętam teraz nazwisk reżyserów obu tych spektakli, ale to są bardzo dobrzy reżyserowie, czy też reżyserzy. Jakby reżyserzy, czy reżyserowie? Chyba jedna i druga forma jest poprawna. Tak. I jakoś reżyserzy, tak to już jest po prostu polszczyzna level expert, reżyserzy. Ale w każdym razie, w tej Syrenie to będzie na pewno musical, w Imce to nie będzie musical, tylko bardziej taki tradycyjny spektakl, w sensie zwykły, gadany. Na pewno są to obaj reżyserzy właśnie, jakbym miał swój telefon, to bym to szybko sprawdził, ale no oni to są ludzie z dorobkiem i w ogóle i to chyba na razie jest tyle, co wiem o tym, ale bardzo się na to cieszę, no to w ogóle będzie bardzo ciekawe zobaczyć to w,
w tym może w teatrze. W takim razie, skoro taka fraza i ten, to może musical rapowany, jak Hamilton. O Jezu, w ogóle ja strasznie lubię Hamiltona. W sensie wzruszam się, jakby chociaż puszczam sobie, tam jest takie It's Quiet Uptown i ja to sobie puszczam i szlocham. Jakby i ostatnio dużo znowu słuchałem Hamiltona. Jeszcze żeśmy go oglądali, taki kolega ściągnął, jeszcze wtedy nie można było legalnie, musiał coś z VPN-em robić, coś tam, ja nie umiem, ale oglądaliśmy to razem, bardzo to było fajne. Więc no tak, chociaż jednak Hamilton był pisany od razu pod musical. To jest bardzo trudne, bo to nie było pisane ani pod rap, ani pod jednak melodia 13-zgłoskowca jest inna niż melodie hip-hopowe. Jakby to jest troszkę inny rytm, ani też melodia 13-zgłoskowca nie jest taka jak rytm piosenek. Więc myślę, że tutaj autorzy, autorki musieli się bardzo, jestem bardzo ciekawy, co oni zrobili z tym, bo tam musieli się mocno nagimnastykować i to może być strasznie ciekawy efekt, jakby... Hamilton jest bardzo fajny. Dobrze, czy mamy jeszcze jakieś pytanie od publiki? Czy ktoś jeszcze miałby pytanie tutaj do autora, Grzegorza? O, już tam podchodzę. Proszę. Ja zastanawiam się nad wymiarem komparatystycznym książki, bo odwołuje się tam pan do wielu dzieł popkultury, na przykład do Strażników Galaktyki, do Euforii, więc zastanawiam się, jaki jest tego cel? Czy tylko po to, żeby osadzić czas akcji we współczesności, czy może jest za tym coś jeszcze więcej? No, na pewno jest to, to jest to pierwsze, że chciałem osadzić we współczesności i chciałem, żeby oni, no bo jakby elementem naszej współczesności, wiadomo, teraz powiem już najbardziej oczywistą rzecz ever, poza tym, że nie wiem, chodzimy przez ulicę i tam jeżdżą samochody, no to elementem jest też jakoś tam kultura, którą powiedzmy konsumujemy, czy tam odbieramy i chodziło mi o to, żeby oni, zwłaszcza, że mi też chodziło o to, żeby to były w miarę wiarygodne postaci tych, już nawet pomijając na chwilę tego Mickiewicza, to chciałem, żeby ta Magda i ten Łukasz, którzy są troszkę młodsi ode mnie, no, bo oni są takimi 30-latkami, ja jestem 40-latkiem, więc jakby, ale też jak zaczynałem to pisać, to byłem dużo bliżej 30-latka i jakby ja trochę znam takich ludzi, w sensie na przykład, nie wiem, czy bym teraz na przykład się próbował pisać na przykład, nie wiem, o nastolatkach albo coś takiego, bo to jest trudne, ale osoby takie, taką pewną specyficzną bańkę warszawskich, pewnego typu osób właśnie, tak około 30-40-letnich, to ja trochę znam takie osoby. I jakby chodziło mi o to, żeby zrobić je maksymalnie wiarygodne, więc żeby też je zanurzyć w czymś takim, żeby one oglądały różne rzeczy, które moi znajomi niektórzy oglądają, więc chyba też o to chodziło. A jeśli chodzi o jakieś bardziej wyrafinowane cele, no to ja, pewnie nie miałem ich zamierzonych. Tak wiadomo, że ilekroć się... No ogólnie każdy tekst jest jakimś dziwnym kolażem i odnosi się do całego mnóstwa innych dzieł kultury, nawet bez oczywistych cytatów, no. Więc pewnie to zawsze coś tam ciekawego daje, ale to już tak trochę nie ogarniałem tego. Po prostu tak trochę wrzucałem sobie jakieś rzeczy, które mi pasowały tak naprawdę. Okay. Czy jeszcze mamy jakieś pytanie tu z publiki? Dobra, już tam idę. Proszę bardzo. Mnie ciekawią okoliczności zmienienia Mickiewicza w wampira. Właśnie zastanawiam się, dlaczego sprawczynią właśnie przemienienia jest nieznana z imienia wampirzyca turecka, a nie ktoś z otoczenia Mickiewicza, na przykład chociażby Xavera Deibel, czy ktoś właśnie bliski Mickiewiczowi. To jest bardzo fajny pomysł, ale chyba mi chodziło o coś takiego, że ja... Kurczę, mam wrażenie, że ja się chciałem skupić dużo bardziej na tej historii, która się dzieje współcześnie. A gdyby to miała być Xavera, albo tam jakiś, nie wiem, no ktokolwiek, w sensie tam Januszkiewicz, ktokolwiek, jakiś ktokolwiek z jego otoczenia, to myślę, że wtedy już
musiałaby chyba spora część książki zostać dopisana, która by opowiadała o tym, co się działo między nimi. No bo to już tak trochę trudno, jeżeli to jest jakaś znacząca postać z jego życia, to trochę trudno tak to rzucić. A! Ugryzła go Xawera, koniec wątku. Jakby trzeba by już było, jak się powie A, trzeba powiedzieć B i trzeba by było to rozpisać. A to było coś, czego ja się trochę bałem, bo to jakby łatwiej mi ogólnie mimo wszystko było pisać o wymyślonym Mickiewiczu teraz, niż robić taką fikcję opartą na faktach z alternatywnymi moimi interpretacjami dotyczącą tych prawdziwych osób wtedy. To było coś, co mnie troszeczkę przytłaczało i uważałem to za bardzo, bardzo trudne. Jakby są takie książki, jak wiadomo, no myślę teraz na przykład w książce Messiasze Giorgiego Spiro, tam to właśnie jest dokładnie coś takiego, ma te wszystkie prawdziwe postacie i robi swoją wersję historii, ale to jest bardzo trudne. Ja trochę czułem, że mnie to chyba przerasta, raczej się chciałem skupić na współczesności, więc taka postać, która jest tajemnicza, anonimowa i jest po prostu jakąś wampirzycą z Konstantynopolu, to mi o tyle pasowała, że właśnie nie trzeba będzie rozwijać jej postaci, że ona jest takim czymś tajemniczym, co i tyle. Więc chyba dlatego. Ale oczywiście pomysł jest super, tylko właśnie tak. To ja może dodam tylko od siebie, że moim zdaniem to bardzo pasuje, ponieważ kiedyś nawet Towieński powiedział o Mickiewiczu, nie pamiętam dokładnego cytatu, bo nie mam do tego aż takiej głowy, ale powiedział, że Mickiewicz odrzuci wszystkie skarby, wszystkie trony świata, ale ulegnie kobiecie. Także myślę, że to pasuje. Dobrze, czy mamy jeszcze jakieś pytanie? Czy ktoś jeszcze chciałby coś zadać? Nie? Dobrze, także dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Grzegorz Uzdański. Przepraszam, że tak daleko od ciebie odszedłem już. Dziękuję ci bardzo, że przyjechałeś do nas.